Dzień doberek, reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Właśnie wpadliśmy do domu po pracy. Ja dopiero zdjęłam kurtkę. Rafał mi kazał zacząć nagrywać. Co to jest? Mikołajki. To nie ode mnie. Ej, ale moja mama nie wiedziała, co chodzi. Ja obstawiam, że Kinga. No co ty? Tak, szczególnie, że tu jest pendrive, o którego ich prosiłam. Dziękuję, Mikołaju. This gift for Christmas. Nie, this girl Christmas. To jest dla dziewczyny świątecznej. To dla ciebie, kochanie. A dla ciebie pendrive, żebyś zmontował vloga. I Remka. Ale niespodzianka. Dziękuję, Mikołaju. Ona nawet świąteczne piosenki pod prysznicem śpiewa. Przyłapana. No dobra, jeszcze zanim weźmiemy się za vlogmasowe, oczywiście cudowne obowiązki, to zajęliśmy się swoimi sprawami. Ada coś tam kombinuje przy laptopie, przy telefonie, a ja, drodzy państwo... Co? Moduluję głos specjalnie, żeby wam pokazać, co ja robię, proszę państwa. Zobaczcie, w co ja gram Monster Hunter World i zobaczcie, jakie to jest piękne w ogóle. Jestem w takim mieście, które się nazywa Astera. Pewnie wszystkich to interesuje. I to jest mój łowca, którego stworzyłem oczywiście z brodą, długimi włosami, będzie ucznikiem standardowo. No ale zobaczcie, jak jest w ogóle grafika, jaka to jest, jak Jezus Maria. Nie wiem nawet, co wam powiedzieć, ale to jest po prostu dla mnie piękne. I mi się kojarzy, że ta gra trochę właśnie też z Final Fantasy, ale takie z dinozaurami, no w ogóle jest ekstra. A tak w ogóle, ta koszulka nie jest jedynym prezentem, który dzisiaj dostaliśmy. W pracy koleżanka wręczyła nam czekoladowego Mikołaja i przyszedł mi do głowy taki pomysł, że w grudniu nasze stroje, a jesteśmy ratownikami, powinny być uzupełnione, bo mamy czerwone spodenki, czerwone koszulki, brakuje nam jeszcze czerwonych mikołajowych czapek. Szanowni Państwo, dzisiejszym tematem zabawy Dzień Dobry Reniferek było przystrojenie swojej przestrzeni i uzupełnienie jej przynajmniej o jakiś jeden element świąteczny. No to prowadzimy Was po naszym pokoju. Co my tutaj zdziałaliśmy Szczerze dzisiaj? Szczerze mówiąc, poszaliliśmy. Trochę nas poniosło. Jeden element, jak my już od razu w ogóle wszystko zrobimy świąteczne. Kalendarz adwentowy zmienił miejsce. Rafał się nieco buntował. Zobaczymy jeszcze, jak będzie ostatecznie. Wszystko jasne. Tu jest nasz kalendarz. Tutaj nowe dekoracje od sercowników reniferkowe. Tutaj lampeczki, do których jeszcze nie mamy baterii. Jutro kupimy. Tutaj stała dekoracja, która była. Regulamin. Ja chcę coś powiedzieć. Czekaj, bo tu jeszcze jeszcze po kolei są klamerki reniferkowe. Jest reniferek sam w sobie taki piękny. Jest ciasteczkowa klamerka. Jest Mikołaj i jeszcze jedna klamerka. No co, co tam? Chciałem powiedzieć, że te, nie bez powodu te fioletowe są tutaj, takie lekko różowawe, a te białe, żółte znaczy są u nas w kąciku. Bo tu jest taki kącik relaksacyjny, tak, domowy, wyciszający serny. A to mi się kojarzy z taką podświetleniem PlayStation trochę, nie? Takie
niebieskie sprzęty elektroniczne to są takie sprawy. Wszystko właśnie. Sobie umiesz pięknie wytłumaczyć, żeby tak, tylko jeszcze pograć trochę. Przechodzimy do dalszej części. Tutaj na oknach mamy takie... Wieszanie zasłon i firanek nie ma sensu, bo w remoncie wszystko się tutaj kurzy, pyli cały czas. Także tak, tutaj mamy wersję okrojoną, ale dekoracje być muszą. To jest... A przepraszam bardzo, jeszcze zawrócę, bo ominęłam tutaj choineczkę, do której muszę przykleić, bo w transporcie mi się kilka rzeczy odkleiło, różnych szyszek i tak dalej, ale tę choinkę zdziałałam własnoręcznie po szkoleniu u Kingi. Podobnie jak tę oto bombę. I najpierw myślałam, że ona wyjdzie mi taka typowo jesienna bardziej niż świąteczna, ale złote akcenty, pomarańcze i kokardki dały radę, orzechy, takie różne akcenty. No, i mamy tu święta. No przecież, ale ty nas pospieszasz, jest reniferek. Tutaj są jeszcze dwie takie skandynawskie piękne dekoracje. Tutaj dwa kubki świąteczne wypełnione herbatką. Niedopitą jeszcze herbatką. Reniferek przy kluczach. Tak jest, dopiłam sobie reniferka, którego dostałam od naszej sercownikowej rodzinki. W zeszłym roku dostaliśmy. Tutaj mam jeszcze breloczek, tak przy okazji przypomnę o regularnych badaniach. To jest brelok od mamy ginekolog. Przechodzimy dalej. Tutaj ozdobą... A, wyhaczyłeś! Jest mały Mikołaj na rogu. Jest taki Mikołajek, żeby tutaj przy pracy był świąteczny akcent. Tutaj co prawda puste, ale niby takie dwa prezentowe pudełeczka. Jeszcze puste, no jeszcze mamy czas. Tutaj już ponowienie tej dekoracji z poprzedniego tak, tylko okna. Inne wydanie, tam był aniołek, tutaj jest Mikołaj i reniter jest czerwony. A teraz taki wypasiony Rudolf, bo Rudolf miał tylko nos czerwony, ale tak. Stały. Do strefy świątecznych kaktusów. Tak, tak właśnie kaktusy wyglądały. Też mają święta, tak. Proszę Państwa. Tak. W miseczkach od Natki i Matiego, które dostaliśmy. I właśnie te kubki są w zestawie od nich. Tutaj pomacham Wam ja. Tego barłogu ostatecznie na razie nic nie robimy, po prostu nie rozmawiamy o tym miejscu, jest choinka, nadal szukamy do niej podstawki, w sensie nadal nie znaleźliśmy, bo nie szukaliśmy. I tutaj jeszcze pod kalendarzem kartka, nasza pierwsza kartka świąteczna, na lampeczki i w ogóle. Zajrzyjmy do tego, co Wy dzisiaj przystoiliście. Dokładnie, uwaga, nurkujemy. Tutaj i zaraz zerkamy w naszą relację, no my już widzieliśmy. Pojawiają się jeszcze odpowiedzi na zadanie z poprzedniego dnia, co nas bardzo cieszy, bo po prostu jeżeli coś Wam się skojarzy ze świętami, z nami, z reniferkami, to niezależnie od zadania publikujcie tutaj u nas. Z hashtagiem Dzień Doberek Reniferek. Tak jest. O, to jest zdjęcie jeszcze sprzed dwóch lat też świąteczne z jarmarku we Wrocławiu. Tu informacja o nowym filmie. I jeszcze chciałam powiedzieć, w ogóle, jeśli cokolwiek napotkacie świątecznego, to róbcie zdjęcia, nagrywajcie filmiki, bo być może przyda się to w kolejnych zadaniach. W razie czego warto się przygotować. Tak jak mówiliśmy, zadanie na dziś, przystrojenie domu. I lecimy. Tutaj mamy, kogo mamy? Mamy książkową potworkę. I mamy u niej aniołka. Tu jest piesek chyba, nie? Taki perełkowy. Ja tu widzę króliczka. Czy króliczka? Kota! O, to mi się wydaje, że piesek, taki nie wiem, co bulldog. To, ale bardzo ciekawe. Prosimy o sprecyzowanie, bo ale na pewno nie orientujemy. Jakiś w kocyku kot, nie? W kocyku? Albo... Co? Albo mops. Dobra, ale coś fajnego. Jest choinka taka kryształowa, tak, jak tak, oblodzona wygląda. Tak. Przechodzimy Następna dalej. Domowe lowe i ich piękny kominek. Kącik, ja tu widzę taki. Jakąś taki obrazek ładny. Z napisem świeczuszki zapalone, różne świeczniki. Ten samochodzik oni zrobili fajne, własnoręcznie. Fajne. Tak? Ja jeszcze nie widziałam instrukcji, ale a zobacz, ile ma prezentów na pace. Pięknie. No właśnie, obładowany już jedzie na święta. No i też tacy podróżnicy właśnie. No. Dalej, Monika. Mamy od Moni choineczkę piękną, białą, ośnieżoną niby, z czerwonymi dekoracjami. Bardzo i widzę ładne. Tu jakieś serduszka, więc nasi serduszki. I też taka tutaj. Trochę z krainy lodu, nie? Taka właśnie ośnieżona, fajna, bardzo fajna. Pięknie. Dalej. Kahefi, mieliśmy okazję się poznać w manufakturze, zresztą narzeczonego również poznaliśmy, teraz już męża, wszystko o Was tak, wiemy, ale wysyłamy buziaki. W ogóle poduszki i jedna z reniferkiem, dzień dobry. Wasze poduchy również, Silent Night no i reniferkowa, wspaniałe, piękne, taki na relaks. Artur Bieliński również podesłał nam swoją całą świąteczną, podświetloną wystawkę. I to home też pasuje teraz, też takie świąteczne właśnie jest. Tak, nastrojowo bardzo, tutaj jakieś zdjęcia jeszcze są, mała choineczka i lampeczki, no wspaniale po prostu. A tutaj Patrycja Wołosz,
Action. Tutaj mamy cały opis, bo tak, jest tutaj. Świątecznie, jeden dzień więcej i jeden krok dalej. Przyszedł czas na moją zimową świąteczną poduszkę. O, i tutaj też fajnie. Mamy home, to jest mega, mega przytulnie. Kubek mega świąteczny. Przy okazji też skarpety, no i kubeczek z reniferkiem, nie? No po prostu renifery full wymiatają. Wypas, prawdziwa harcerniczka. A, to jest bumerang. Czad. Bardzo fajne. Oj, przepraszamy. Tu jeszcze odpowiedź na wczorajsze zadanie. Glam Madame, Christmas in my heart tutaj nam gra? Nie gra. Czekajcie. A! Poczekaj, bo mieliśmy... Gra! To jeszcze raz. Znam to! Nie wiedziałam, Flaka, że tam jest. Ja nie znam. Okej, ale mamy też... A znam! Też no. Znam jednak. Dobra. Teraz musimy sobie odświeżyć znowu dzisiaj piosenki świąteczne, bo jeszcze nie słuchaliśmy dziś. Dalej. Kachna wysyła nam piękną dekorację. Takie tu są Mikołaje. Takie Mikołaje krasnale, też lampeczki super. Lampeczki na fajne. Druciku i tak pięknie oszklone. Lampy super na druciku wyglądają tak jak tak fajnie rustykalnie do tak. Drewna, nie? Pięknie. Ale to powiedziałem ładnie. A? Udało ci się. Raz. A w ogóle, jak wrzucamy takie relacje, to w niektóre posty można kliknąć, zobaczyć zdjęcie, także będzie wchodźcie, bardzo, bardzo miło innym serdecznikom, jak zostawicie im serduszka również, możemy się tak tu powymieniać. Tak. Tutaj mamy jeszcze z wczoraj. Ulubiona piosenka świąteczna. Jako, że pracuję z dzieciaczkami, to ostatnio na czasie jest Ding Dong, ale widzę, że nie oznaczyłam profilu. Przepraszam najmocniej. Ding dong. Razem możemy więcej. Wysyła nam pięknego skandynawskiego reniferka. Jeszcze jakie ma poroże srebrne, ma sweter i szalik. I szalik, to ciepło mu chociaż. Tak, i to jest drugi reniferek trzymający gwiazdkę. I są świeczuszki, świeczniki i czerwona podkładka, podstawka. No pięknie, pięknie, klimatycznie. Tutaj mamy książkowa potworka po raz kolejny. Wracam z pracy, a tu dzień dobry, reniferek. Całe szczęście, że ma szalik, bo teraz można się przeziębić w gardło, tak, będzie ciepło. Oj, dzisiaj znowu zimno. Tak, bardzo, tak, bardzo dobrze, że jest zawinięty. Dbajcie o swoje reniferki. Wspaniale. Ach, no i znowu. Standardowo. Uwaga. Yeah. Tutaj informacja o nowym filmie, a tu Natka podesłała nam przepiękną gwiazdę, którą widać z daleka już pewnie z okna. Ja tą gwiazdę jeszcze pamiętam ze Szczecina. Tak. To była w Szczecinie jeszcze? No, tak. Tak mi się wydaje. Pamiętam. I pięknie i wiem, że jest od mamy bardzo Natki i przy okazji pozdrawiam mamy Natki. Tak, bardzo oficjalnie. Ładne, przepiękne. Ej, cofnij jeszcze. Justyna, tak, ale zaraz, bo jeszcze lampion jest taki trochę świąteczny, tak. Nie? Jest piękny. No. I home. O, jedziemy do Gorzowa. Przechodzimy dalej. Dalej. Justyna. 9.2. Dzień dobry, reniferek. A już widzę, że choinka jest. Na biegunach i jest choinka. Nie, i są bombki na choince. I choinka chyba żywa. To jesteśmy w tyle. Ja cię my kręcę. My choinki jeszcze nie mamy takiej. My mamy taką zrobioną przez ciebie, ale jeszcze nie mamy takiej prawdziwej. Właśnie. Trzeba to nadrobić. Glam Madame rozwiązała również dzisiejsze zadanie. No to ta sama gwiazda właśnie chyba co Natka. Ma właśnie... nie w innym kolorze. Coś w tym stylu, ale nie wiem, jak ona jest podświetlana. Fajna. Też w takim tym w szkle, powiedzmy obrazek, no jak tak, takie coś, taka scenka. Jest renifer, aha, jest choineczka. Inna choineczka, takie fajne. Coś. I sercownikowe świeczniki, nie, i świeczuszka. No, Boże, jak u nas klimat jest przytulnie, jest, pięknie, wspaniale. I jeszcze na tym gifie gwiazdki spadały. Tak, widziałeś? Myślałam, że śnieka to gwiazdki rzeczywiście. Dalej. Tutaj Nona Milagrosa bombkę nam wysłała piękną, wesołą świąt. To jest jakaś ręcznie robiona bombka, wiesz? No, bo tu taka... tak wygląda. Ciekawe, lampeczki przez też Nonę. Wokół, no bardzo ładnie. Lampeczki, zaczynamy pięknie. Też. Klimat pięknie. Świąt czuć już. Tak, jest wspaniale, bombowo. Dalej. I informacja jeszcze z pracy, że jest już żywa choinka. Pięknie, pięknie. To jeszcze poprosimy zdjęcie, jak już będzie ubrana. Ale no wspaniale, to jak tak będzie pachnieć pięknie. Fajnie, bo też w pracy, nie? Taki klimat. Tak, musimy też jakiegoś świąt u nas tak. Mikołaja gdzieś tam postawić. Tak. Nie czekoladowego, bo zaraz zniknie. Nie, bo by zjedli. I Justyna wrzuciła też to zdjęcie. O Jezu, jako post, więc można przejść na jej profil i zostawić serduszko. Tak. I jeszcze w temacie piosenek świątecznych. Feliz Navidad. Dobra, starczy. Prawie się udało. Domowe Love już piecze pierniczki tak w ogóle i nas oznaczyła. Ale ładne ma foręki, nie? I narobiła apetytu. Też te śnieżynki są takie ciekawe. I to taka trochę dla mnie gotycka, taka mroczna, trochę fajna podoba mi się ta śnieżynka. Zobacz. Na pewno bo ta taka normalna, ten, ta taka to trochę grubawa, taka, nie? Takie kółeczka, a ta jest taka bo mroczna. Bo nie ma dwóch różnych płatków śniegu.
No wiem właśnie, ale tam ten mroczny jest super. No, piękne. Artur Bieliński wysłał nam jeszcze swoją herbatkę z goździkami, pomarańczą, imbirem chyba, tak no, mi się Artur. Wydaje. Piękna serwetka z Mikołajem, jest herbatka dom z choinką, jest koineczka, to już ją widzieliśmy na innym zdjęciu. To i jest serwetka czy kartka? Chyba serwetka, no tak, podkładka, nie? A może podkładka? Co to jest, właśnie, Artur? A może kartka? Też fajnie wygląda. No, ja wstawiam, że serwetka. Taka pod kubek? No, albo taka. Fajna, taka fajna. Ale fajna dekoracja też, ładnie to wygląda. Pozdrawiamy Elbląg. I dalej. Mama Smerfa i Smerfetki. To już wiem, że jest w dwóch częściach. Dzieci czekają i mają pięknie ozdobione łóżeczko. Piękne, i chyba skarpety. Skarpety są świąteczne, bo już Mikołajki no to niedługo. Życzymy, żeby te skarpety w Mikołajki były dokładnie pełne. Nie, po same nie mamy skarpet jeszcze. Uszy? Nie, kiedyś nie uszy. Powiesić skarpety. Oj, tak. A w ogóle to w Mikołajki nas nie będzie, ale jeszcze nie to mówiliśmy się o tym. Dzień. Nic nie mów. Tak, tak, na razie tak. Nie zdradzamy. Życzymy dużo prezentów na Mikołajki. I uwaga, dalej, przepraszamy. I rodzice też czekają. I rodzice mają tutaj chyba przy ramce na zdjęcia. Aha, worki całe. Ej, to dzieci mają skarpety, rodzice mają całe worki no, na prezent. Specjalnie, cwaniaki. No cwaniaki, pięknie. No i dobrze, należy się. Tak. To też życzymy dużo prezentów. Tutaj dużo mamy prezentów. Naszego vloga, tworzymy świąteczną playlistę. I jeszcze w tym temacie Ania podrzuciła nam wczoraj piosenkę Last Christmas i również informację o tym, że właśnie mija 35 lat od jej premiery. I Maria Szopa również wysłała nam Last Christmas. No i wiadomo, to musiał się pojawić ten hit. Last Christmas. I dzień dobry, Krynifarek. Dzień dobry. Yeah. Loczek. Loczek, to przypominam, to jest ta wspaniała osóbka, słyszałeś, która nas namalowała, narysowała. Driving home for Christmas. Bardzo fajnie. I piękna kula śnieżna, właśnie nie wiem gdzie jest nasza, też bym ją już chciała zdjąć, gdzieś tutaj postawić, zobaczymy, czy może się znajdzie. Ale piękna kula. I piękne renifery. Takie kule zawsze mi się podobają, nie, ze śniegiem. Fajne są. Aha, w ogóle ja wam wszystko pokazuję cały czas moim złamanym paznokciem, no wspaniale, no wspaniale. Dobrze, no Boże. Profesjonalna nie wszystko jest idealne, no to jest życie. Tutaj moja mama stara się zawsze albo wyrobić. Właśnie... Przepraszam, albo właśnie a nie. Co? Może taki złamiony paznokieć to jest właśnie idealne, bo kto tak to ocenia, co jest idealne, a co nie. O, tak, tak. No nie wiem, jednak bym wolała go spiłować już a, raz. No to jak muszę właśnie się tym zająć. Moja mama dorzuciła choinkę. Chciała wziąć udział w wyzwaniu każdego dnia, ale nie miała za dużo ozdób jeszcze i jakoś głowy dzisiaj do tego, więc poprosiła, żebym szybko coś nagrała. Jest moja choineczka i udział w wyzwaniu zaliczony. No, całe szczęście. Ale idziemy następnym razem, to już czas. Koniec. Tak, tak, już nie ma, wiecie, tutaj no żadnej taryfy ulgowej po znajomości. No. No. Jeżeli będziecie chcieli, ojej, znaleźć wasze zdjęcia sercownikowe, zapraszamy na nasz profil Mniejsze od Trzech, tutaj w relacji zapisanej Vlogmas 2019. Albo we vlogu. Tak, we vlogach podsumowujemy każdy dzień, tutaj dużo wszystko znajdziecie. Pewnie będzie kalendarze, Vlogmas 2019, część druga jeszcze, bo tak, pewnie się nie tak, to się kończy relacje miejsce. Tak, no bo ja już tu robiłam porządki, nie usuwam waszych relacji żadnych, nic będzie wszystko zapisane. Ale myślę, że tutaj się będzie działo. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, że tak ochoczo bierzecie udział. I naprawdę to jest taka fajna zabawa dla nas też. Ty, Ada, ja jeszcze coś ci pokażę. Co mi pokażesz? Zaraz ci coś pokażę. Ale za sekundkę muszę wziąć wszystko. Wiem co, tam leży. Prezent dla mnie. Tak. Dawaj. Nie tylko prezent, jeszcze mam coś fajnego dla siebie. Okej, dobrze, dobrze. Tak śmiesznie to nieco może... Dobra, śmiesznie. Już się nie będę tłumaczyć, bo wiem, że Rafał coś dla mnie ma. Już się doczekać nie mogę. Bo już mówiliśmy o tym nieraz, że dawno, dawno temu zamówił na AliExpress, Wishu. Na Wishu. Coś, nie tylko dla siebie. Zawsze przychodzą jakieś łuki, ja wam pokażę rzeczy, najpierw, co ja strzały zamówiłem dla siebie. Fajne rzeczy. Zobaczcie. Widać ostrość jakoś da się. Poczekajcie, bo to takie mroczne. Nie wiem, czy się wyostrzę na takim słodkim vlogmasowym vlogu. Zobaczcie. To jest pierścień gildii złodziei mistrza. Tu jest wilk. Tu ma dwa takie ptaki okalające, takiego starego dziada w kapturze. I to będzie sygnet ale mistrza nie, gildii złodziei. Nie kupiłeś mi kolczyków do zestawu do tego pierścienia? Nie, nie, nie. Kolczyki dla ciebie, kochanie, to są osobna to jest sprawa. O, cudownie, dobra, już nie udało, że mnie kochasz. No to poudaję na chwilę. Uwaga. Dzisiaj już trzeci prezent. Zaraz powiesz, czy ci się podobają, bo jak się okaże, że ci się w ogóle nie podobają. Beznadziejne na pewno.
Proszę. Ja lubię takie proszę. Cicho, matka. Dziad z Gildii Złodziei. No piękne tutaj są. Piękne, przepiękne. A, ja już je widzę. Ile ich tu jest? 30 par. O, ja cię kręcę. O, ja cię kręcę, czekajcie, wyostrzyjmy to. Teraz wy widzicie, przyjrzyjcie widać, się uważnie, będę ostrzył, bo zaraz je zabiorę. O kurczaki, ile fajne, różności. Co? Nie wiem, czy wam dobrą stronę pokazuję. Prawdopodobnie. Jakie one są piękne! Łapiemy ostrość. Ale wszystkie są jakieś takie różowawe tutaj trochę. Ja myślałem. Bo to jest takie różowe złoto, znaczy jakie na co? Pewno. Różowe złoto, ale ona to sobie umie przetłumaczyć. Ja no, jakiś bubel z AliExpert. Ona różowe złoto to jest. No a nie? No, i na marmurze jeszcze tutaj. To jest marmurowe wszystko. No. O! Dobra, lecimy. Jezu, piękne są, dziękuję. I ja tak, tak sam wybrał, no czyli. I 30 par. Są strzały. Są strzały tak, też. Takie oto kryształki. O Jezu, jakie piękne. Co ja jutro założę? Miesiąc ma za mało dni na 30. Teraz możesz się wybierać. Masz wieżę Eiffla, jakbyś do Paryża jechała na przykład. Wspaniale. No to teraz musimy zabrać. Księżyce. Poczekajcie, po kolei. Dobra, albo do niego. To nie, no. Jestem taka podekscytowana, trudno się skupić. Mamy tutaj kryształki, takie kółeczka. Nie widać tego, ja to wyostrzę. To ja proszę się tu tym zająć, bo się nie skupię. Takie trzy kółeczko kryształki, strzały, nieskończoności, serduszka, pis, takie pokojowe, kokardki, perełki, takie kuleczki, kółeczka, o matko, serduszka duże, wieża Eiffla. Co to jest? Zajączki! Małe zajączki. To ja już jestem na Wielkanoc też gotowa. Zajączki, kwadraciki, gwiazdeczki, takie duże kryształki, księżyce, kółeczka z czego to facet paseczkiem. Nie zrobi, żeby w PlayStation trochę pograć. Ptaszki, trójkąciki. Co to są? Oczy takie, oczka. No, trójkąciki, puste, skrzydełka, krzyżyki. Już wszyscy widzą wszystko. Ja widzę, to jest najważniejsze w tym momencie. A, taka jesteś nie, egoistka, nie skupiłam tak? się, przepraszam. No. Pokaż jeszcze taki, widzą jak to dokładnie wygląda. Księży. Niech widzą, że się rzuciłem. Niech widzą, widzą. No, poczekaj, ja wyostrzę. Jeszcze, żebyście sami zobaczyli, o czym ona mówi. Dobra, no już widzicie wszystkie, ale jestem zachwycona. Naprawdę. Bardzo fajnie. Dzięki. Tak, wspaniale. Chociaż przydadzą się takie i ziarenka kawy, nie? To są ziarenka. A co to jest? Gwoździe? Śrubki jakieś. Śruby do wkręcania śrubokrętem płaskim, tak? I będą ziarenka kawy. Bo są wkręty, nie? Kolczyki wkręty. A, no tak, tak no to tak, to się płaskim wkręca. Dobra. No. Albo nożem. Ja wiem, że być może, no nie wiem, podobna radość byłaby u kobiet innych, gdyby dostały jedną parę za to jakaś tam mega wypasioną drogą i w ogóle, ale ja bym się bała takie nosić, bym zgubiła. No to te są nie dość, że piękne. To jeszcze można zgubić. Mogę zgubić. Zamówi mi następne najwyżej. Tak jest. Ale taki pierścień to jest unikatowy ze starym dziadem. To nie jest takie. Nie, to takich unikatowych nie muszę mieć. Jak to wygląda, jakbym stemplował komuś takie, wiesz. Ja bym komuś stemplował koperty. Tak się mówi teraz na dzień. Boskie są, jestem zachwycona i ja nie mam żadnego problemu, nie mam żadnych uczuleń. Lampeczki przerwały. Jak w tym? A! Nie znam tego filmu. A! No wiem, no, serial. Stranger Things. Stranger Things! Siadełko! To się zbliża. Łapie. Wspaniałe są, dobra. Nie zajrzeliśmy jeszcze do kalendarza, a ja teraz mam kolejny problem teraz, który nie wiem, chyba będę po kolei zakładać. No jaram się bardzo. Boskie. Dzięki. Odwracamy was tutaj teraz, o! Szanowni Państwo, bo trzeba zajrzeć do kalendarza, nie ma, że się ociągamy, już dosyć tego dobrego, trzeba się brać za obowiązki poważne, vlogmasowe. A widziałeś takie ptaszki dzisiaj też? Widziałam. Ptaszki tak, też fajne, nie? Tak, piękne, czekaj, już nie ten, już się nie skupię teraz i aparat też się nie skupi. Który dzisiaj jest? Czwarty? No. Czwarty vlogmas. No to zaglądamy. Aż! Co tu mamy, szefie? O, teraz już pokazywał się, co z tym pierścieniem, no jasna sprawa, jasna. Dzisiaj mamy. Drodzy Państwo. No, zbliża się. I co? Jak się wyłączało, to przyszedł, czy co? Nie wiem, zostań, zaraz nie styka. No zaraz będzie stykało, zobacz. O, okej. Okay. No co my tutaj mamy? Stary telewizor. Herbata czarna, cytrusowa z imbirem. Oje, oje, czekajcie. A klikam na herbatę, żeby wyostrzyć. Ja jestem agentka. Tragedia. Prosimy o pełne skupienie. Halo, halo. Halo, halo. No, ja tyle wydaję na aparat i ja wymagam, tak? Tak. Już. Klikam na herbatę i ja chcę ostrość. Ja klikam na pierścień z dziadem. Tak. I proszę bardzo, ostrzy pierścień z dziadem.
Dziada nie ostrzy. Czy to jest Dziadek Mróz? Poczekaj, no to niech ostrzy. A. Tak, to jest Dziadek Mróz, taki specjalny. Poczekaj, w ogóle nie ostrzy. Trzymaj, trzymaj. To on zaraz złapie. O, jest, jest. O, już miałam wyłączyć. Zobaczcie, jaki Dziad Mróz. O, Dziad Mróz. Prawdziwy Dziad Mróz. Prawdziwy, najprawdziwszy. I pod każdym kątem taki Dziad. Pasuje ci bardzo taki personaczek. Wiem, podoba, taki gburowaty jak ja. Lecimy jeszcze do naszego halo, halo, halo. No, kalendarza zdrabkowego, bo trzeba zarobić sobie na te kolczyki, tak? Nie ma tak łatwo. O, dobra, dobra. Nie są to. Gdzieś tu sobie zostawiłam grosik. Już mi, nie, myślałam, że już mi zwinąłeś kasę moją. Zostawiłam sobie specjalnie dobre. Może dziadem zetrę? Mrozem. Nie, bo, nie, bo jego sobie zetrzesz. Mamy czwóreczkę. Proszę mi tu asystować. Dobra, sprawdzamy najpierw kwotę, tak? Którą możemy wygrać. Możemy wygrać 300. Okej, okay, to mi bardzo odpowiada. Nawet lepiej. Marudziliśmy, że nie wygraliśmy z 200 stówki. Mogą być 300. Musimy mieć tutaj będzie prezencik, żeby wygrać. Na Bloodborne z dodatkami. Tak. Będzie kominek, całe szczęście. Jakbyś powiedział, że na coś fajnego, jakieś vlogmasowe swetry czy coś, to byśmy wygrali. A tak to jakieś głupoty. No i co bym z tego miał? Wszystko byś wydała na te swetry i nadal bym nie miał gierki. To tak, no jakbym nic nie wygrał. Ale wtedy bym miała dobry humor i może bym powiedziała, no jasne, super, kup grę. Twój dobry humor jest ja cenniejszy niż ta gierka, szczerze mówiąc. Dzięki temu mam spokój na przykład. Ducha i serca. Może coś nas drapała, może jeszcze podrapię. Drodzy Państwo, myślę, że już na dziś wyczerpaliśmy temat vlogmasowy w naszym domu. Nie, nie. Tego tematu nie da się wyczerpać tak naprawdę, ale wyczerpaliśmy już zbyt dużo waszego czasu dzisiejszego. Tak, także... a vlogmasów na YouTube jest mnóstwo fajnych. Sama żałuję, że nie mogę obejrzeć wszystkich jednocześnie i nadrabiam naprawdę, naprawdę. Bardzo staram się, poświęcam, żeby być na bieżąco i to jest bardzo ciężka praca, tak. Tak, także tak dziękujemy już za oglądanie tego vloga. Zapraszam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka i zostawienia starego dziada w górę. I jeszcze sekundka. Przypominamy o naszej akcji. Cały czas możecie dołączyć. Przypominamy, że dla najbardziej zaangażowanych sercowników przewidujemy jakieś niespodzianki. Na przykład wyślę komuś tego starego dziada. Jest, weź, nikt nic nie oznaczy, bo co zrobić. To jest Dziad Mróz. No dobra, no chociaż trochę tematyczny. No fajny, fajny. No to nie jest Dziad Mróz. I pamiętajcie, że jak coś oznaczacie nas, żebyśmy gdzie, jeżeli chcecie, żebyśmy udostępnili coś waszego u nas, to przypominamy o oznaczaniu naszego profilu. Tam jest taka małpka, mniejsza od 3. I hashtag Dzień Doberek Reniferek, bez polskich znaków. I wtedy was znajdziemy, udostępnimy i będziemy się fajnie razem bawić wszyscy vlogmasowo. Dziękujemy. Do zobaczenia jutro! Oh, wow.